Hej, siemano, witajcie moim z tej strony Rashiba. Jest to kolejny odcinek dla gramy w Prison Architect. No i jak w ostatnim odcinku pamiętacie, udało nam się poprawić trochę eksport i zaczęli w końcu wysyłać na wysyłkę drewno. W dużych stakach. Nie wiem przed nam skąd, bo jednak to małe forestry tutaj raczej nie miało prawa tego uciągnąć. Znowu mam spadek FPS-ów, Chryste Panie. Będziemy musieli z tym walczyć, więc już zacznę to ignorować, no ale cóż. Teraz tak, na następny dzień ilu możemy przyjąć więźniów? Możemy przyjąć więźniów... no dobra, 9 tylko. No nie, no 12. No dobrze, no to 12 weźmiemy sobie w takim razie. Mam nadzieję, że znowu trafi się nam jakiś, nie wiem, to jest death row, więzień, cokolwiek. Liczę na to po cichu. Więc gro, usłuchaj się. No i dobrze. No, po ostatnim trzepaniu cel widzieliście, no, zrobili nam tutaj ten super podkop, który jest praktycznie do murku, czyli w ostatnim chyba momencie, żeśmy to wyłapali. Plus 2, tutaj był mały podkop. Tutaj są cele montowane, znaczy cele drzwi. Zobaczmy, jak to wygląda. Kwestia podłączenia tego wszystkiego. Oj. Oj, co tu się stało? Aha, drop in progress, no dobrze. No, czyli zostanie tylko w sumie... Aha, no tak, i jeszcze okno, które zapomniałem. O, jest. No dobra, mniejsza. No to okna i cegły, no to będzie jeszcze 40 tysięcy... No dobra, 30 tysięcy. Muszę wyjść teraz jeszcze do przodu, żebyśmy to zrobili. Myślę, że to jest do zrobienia w tym odcinku. Nawet bardzo myślę, że jest to do zrobienia w tym odcinku. Tym bardziej, że tutaj no eksport nam się trochę poprawił od poprzedniego odcinka, także myślę, że będzie dobrze. Dodatkowo by się przydało, żeby to forestry zaczęło w końcu zarabiać, chociaż przyznam, gówno widać teraz w tamtym miejscu, ale no to jakiś gościu... właśnie, czy ja mam ustawione to forestry na prywatne? Tak, to też. No to skąd tu diabła oni wzięli nożyczce? Ej, nie, na serio, no takie duże nożyczki, no to tylko z forestry w sumie. Nie, no to są zwykłe nożyczki. Tu są warsztaty tylko. Kurwa, nie mam pojęcia skąd oni wytrzasnęli, naprawdę. Dobra, nie wiem. Może im przerzucili przez pod. A w sumie możemy to sprawdzić tak naprawdę. Dobrze, to było to. A, dobra, przyjechało z zewnątrz, okej. Jak przyjechało z zewnątrz, to jest też co innego, bo no, na to nic nie poradzimy, poza tym, że ich trzepiemy tutaj. Chociaż ich tak teoretycznie tylko też przeszukujemy, jak widać, no skoro u gościa właśnie znaleźli przed chwilą wielkie nożyce. Nie wiem, gdzie on je trzymał i wiedzieć tego nie chcę. Ale zobaczymy. Dobrze, tak, mam 69 dzień naszego więzienia. Zobaczmy może, jak wygląda prison grading. 25%. No, w sumie poszliśmy trochę w dół. Mieliśmy mniej procent tutaj. 80 wypuściliśmy ze względu na parol. Okay. Czyli szybciej. Dwóch uciekło, dwóch umarło. 370 zostało zwolnionych. Jeden tylko został poddany egzekucji. No i na szczęście nie było tak, że on był niewinny, a go skazaliśmy. No czyli wiecie, jest wszystko w sumie dobrze. Tutaj w sumie security bardzo dobrze też działa. Nie trzeba w sumie nic więcej poprawiać w tym więzieniu już chyba. W końcu zrobiłem te podłogi w tych więzieniach, w tych blokach cel? Nie zrobiłem. No dobra, nie muszę być. Wiem, w sumie to tak mówię co jakiś czas, jak mi się przypomni, tylko nagle się okazuje, że nie mam kasy i wtedy wiadomo, jak to wygląda. Co byśmy tu mogli jeszcze wykombinać? Ja chcę tych death row. Ej, no moment, czy tutaj nie? No to jest wszystko na death row only. No, come on. Dajcie mi jakiegoś gościa tutaj do celi śmierci. No, chciał takiego mieć teraz. Pupilka. Bo tak czy owak, no, nie mamy ich w ogóle, no i dzięki temu co? Jest problem z tym. Jest z tym duży problem.
Mam dla nich cele, a oni nie chcą przyjeżdżać. Nasze więzienie jest za mało komfortowe dla nich. No dobrze, tak. Okna już powstawiali, mam nadzieję. Gdzie nie gdzie. Kilku okien jeszcze brakuje. Tutaj rury pozakładane wszędzie, no. Pięknie, po prostu pięknie. No mi się to podoba. Mi się to naprawdę podoba, jak teraz tutaj zacznę to działać. Teraz w sumie tylko tak jeszcze co? Ściany. I poza ścianami to już będziemy mieli... O, nie, to pokoje rosną. Wow. Zobaczmy na potrzeby. Aż jestem ciekaw, o co chodzi. W sumie o nic. Co najlepsze, jest rano, a oni są najedzeni. Czyli w sumie kantyna nie będzie się musiała jakoś tutaj specjalnie zwijać też z robotą. No ale trochę brudno mamy w tym więzieniu. Szczególnie na kantynie. Będziemy musieli zatrudnić więcej sprzątaczy. No ale myślę, że to będzie to kwestia po prostu wybudowania tamtych bloków. I powinno być potem już, powinniśmy potem znaleźć pieniądze na to. No oczywiście to jak zwykle ruch, jak w Paryżu na wsi. Zobaczmy, ilu będzie najedzonych. Ilu chce Happy Meal. Klasę też powinniśmy zrobić jeszcze jedną. Znaczy klasę, miejsce na klasę już mam tak siak, ale trzeba będzie ją udekorować. Będzie potrzeba dużo rzeczy. Dużo rzeczy będzie potrzeba zrobić jeszcze, no. A, nie, escape, tylko tu chciałem to schować. Nie rozumiem, co to jest nie tak. No dobrze, mniejsze o większość. Robotnicy tutaj łażą. Tutaj co jest teraz? Leży tak odłogiem. Dumi. Święty, nie wiem, co to jest dummy, ale... O, librarian desk, school desk. No te school deski to dobrze zostały, no bo summa summarum. Zobaczmy sobie tutaj, co to jest dummy. D-A. Boże święty, nie wiem, co to jest. No mniejsza. O, school desków zostały, school deski zostały 3. Prisoners intake, oczywiście. Kurwa, mieliśmy miejsce na nich? Jo, mieliśmy. Boże, już się przestraszam, że... O, jeden z nieznaną reputacją i reszta bez reputacji. Jezu, już się przestraszam, że nie mam miejsca na nich. To byłyby jaja wtedy, naprawdę. Gdyby tak wyszło. No dobrze. Death Row. Death Row tam jest na dole. Całkiem tak, kurczę, tak ślamazarnie napisane, że... Że cóż, że nic nie widać. Tu kucharze niech oczywiście ogarną wszystko, co trzeba. No i dobrze, no. Powolutku się jakoś znowu zaczynamy rozwijać. Zaczynają pieniążki iść w górę. Teraz jak nam dosypie nagle za ten... Za... jak to się nazywa? Za cegły, to pewnie też zobaczę znowu bardzo dużo czerwonego na ekranie. Przykre. No ale najlepiej, żeby właśnie to wyszło. O. O właśnie, tak, obstawianie, co oglądają kiepscy na wspólnej, czy jak miłość to była, tak? Nie wiem, ale mówię, no według mnie może to być sędziana Maria Wesołowska albo jakiś inny Malenowski. Tak, wiecie, sami wiecie i dobrze rozumiecie. Dobrze, no i art jest bardzo tu oblegany, to mi się podoba. Siedzą tu, pakują, rzeczywiście. White. Ile tobie white zostało jeszcze do odsiedzenia? Prawie nic. No dobrze, to się ciebie pozbędziemy. Jesteś jedynym z normal security w tym momencie w więzieniu, więc ciebie bym tu tym bardziej nie chciał mieć. No taki więzień to zawsze może zrobić problemy, a wolałbym tych problemów, żeby nie robili. Wiadomo. A no jeszcze drzewa, no tak. Jeszcze drzewek też muszą nakupić. I drzewka zawsze mają priorytet przed wszystkim innym, niestety. No i zobaczmy teraz tak. Aha, światła jeszcze. Znaczy gra nas tutaj trochę tak jeszcze spławia z tym. Z tymi cygłami na ściany. No ale myślę, że już teraz kolejny cashflow pójdzie, to... Tak jak nam rypnie, to rypnie, a rasa dobrze.
No, teraz niestety eksportu nie ma, bo jest jeszcze godzina poranna. Czyli na razie tylko śmieci będziemy wywozić. Zobaczmy, ilu więźniów zostanie niedługo uwolnionych. Żaden? To ten już jeden uciekł? Znaczy uciekł, wykopali go? Nie. No niestety z parolkami jest problem, że może być tylko jedna i zawsze przy wysokiej ilości więźniów, no to jest oblegane jak diabli, że tak ujmę. A zobaczmy też jeszcze może jedną rzecz. Granty. Nie grant, program. I zobaczmy, czy któryś z nich ma jakiekolwiek szanse na zdanie. Ten jeden miał. Drugi, trzeci, o. No, w sumie to trzech ma szansę na zdanie tego. Jakby zdali, to byśmy ukończyli program. Dzięki temu. Tu mamy jedną klasę, tu mamy drugą i tu będzie trzecia. Czyli w sumie te klasy nam się rozsypały w tej centralnej tutaj części bardziej. Na tym łuku patrząc. No ale dobrze, to dobrze. Weźmy ich tutaj, ściągnijmy kolejnych odwiedzających, żeby później nie było, że moje więzienie jest anty dla człowieka. Antyspołeczne. Aha, tutaj gościu oczywiście no musi na stronę, nie będziemy mu przeszkadzać. Kurczę, niech tutaj przyjdzie trochę tej kasy. Boże, jak chcę to zrobić już? Come on, gro. Zeszłego dnia mieliśmy import 23 tysiące. Znowu. Nie wiem, czemu tak nisko. No, dni bez wypadku to tylko 4. Już rekord wcześniej mieliśmy chyba 20 parę na tym więzieniu. No, ale niestety oczywiście zawsze coś pierdyknie, więc no wiadomo. Teraz te reform programy tutaj nas zjedzą też. O Jezu. O Jezu, no ale cóż, no trzeba za to płacić, no. Tu jednak nos. A, jest znowu niewidzialny ksiądz? Jest spiritual leader, którego nie widzimy. No jak to spiritual, czyli duchowy, no to wiecie, no natchnienie takie mają. Uczą się z powietrza. No i teraz tak. Łóżko pierwsze. Ilu w ogóle pracuje? Tylko jeden gościu składa łóżka dalej. Czy może dwóch, tylko nikt tego nie widział. O, briki przyjechały, 18 300. Tylko jedno chyba składne te łóżka. No i dobrze, teraz jak przyjechały cegły, to będzie można naprawdę teraz przyspieszyć z rozbudową. Bo i tutaj pójdą cegły, i tutaj. Ale co? Gdzie to było? Gdzie to? Aha, tutaj wstawianie tych. No a co ważniejsze, zaczniemy w końcu wychodzić znowu na plus, a jak wyjdziemy trochę na plus, to będziemy mogli sobie bez problemu trochę dosadzić tutaj do ognia. Oj, tutaj dwóch trzepią niestety. No i przykre jest to, że tak mało ich umie niestety tutaj te łóżka wyrabiać. Sorry ludzie, jestem trochę zmęczony dzisiaj. No ale odcinek wam nagram, także spokojnie. No i tak, teraz tak, tu. To będzie pełna ciężarówka jedna. Mam nadzieję, że, mówię, z tych 18 tysięcy szybko zejdziemy. Tu mam 1000, 2, 4, no 4 z kawałkiem będzie. Tam będzie 4 z kawałkiem na tej ciężarówce, więc też nie powinno być źle. Jak tą salę zrobimy, to też pójdzie jedna rzecz do przodu. Jak te bloki skończymy, no to już w ogóle będzie ekstra, no bo będziemy mogli dzięki temu przyjąć większą ilość więźniów, ale właśnie, ej, no moment, jak skończymy blok E, to dostaniemy 20 tysięcy. No to będzie ekstra. To już naprawdę będzie odlot i cud malina. No to fajnie, zrobimy tamto, dzięki czemu. Wypuśćcie ich tu. Dzięki czemu załatamy ten cały wykop wielki. I zrobimy jeszcze taką rzecz. Sorry, przed chwilą to miałem w głowie. Nie, no musimy zrobić tak, że załatać te cele, które są dziurawe. Dostawić tu chyba będziemy musieli też kilka kompresorów i załatać to, bo żeby tam nie było. Skończyć tą salę. Może powiększymy forestry. Nie no, forestry tak już będziemy powiększali, no to myślę, że wykupimy po prostu
tutaj następne tereny za 70 tysięcy i po prostu rypniemy to tam w lewo tak dosyć mocno. Tak dosyć mocno do końca mapy pewnie. No tak, 7 miejsc dodatkowych. Myślę, że znowu zrobimy jeden wielki, na przykład jedno wielkie przyjęcie więźniów typu 50-100 osób. Jak nie w tym odcinku, to w następnym. No i znowu będziemy dzielili między Protective Custody a resztą świata. W ogóle zobaczmy, jak wygląda Protective Custody. Ile w ogóle tam mamy miejsc? 10. No dobrze, no mamy 10 miejsc. Tylko kurczę, żebym wiedział też mniej więcej, kiedy oni będą zwolnieni, no. Oj, ci to będą... Wygląda na to, że ekipa z Protective Custody będzie najdłużej siedziała, bo oni mają naprawdę długie odsiadki. Kurde, no co jest? Za co? No tak, no w sumie... Forgery and perjury. Forgery and perjury, nie wiem co to jest, ale wiele przestępstw. Tutaj mamy... Aha, różne kradzieże, 13 lat. Takie jak kradzież samochodów i rozboje. Tutaj mamy kogo? No tu to już w ogóle normalnie działanie dla szajki terrorystycznej. Forgery też. No w sumie wyroki. O, tu mamy kogoś jeszcze, kogo nie spojrzeliśmy. He's my bitch. Sentence of career, false accounting. Okej, okay, spoko. No, false accounting to jest podszywanie się pod tożsamość chyba. To chyba coś w tym, co, chyba będzie coś w tym duchu. O ile dobrze kminie. Oczywiście, jeżeli nie, no to weźcie mnie, sprostujcie, zjebcie mnie, że nie znam angielskiego, no bo... Inaczej, angielski jako taki znam, w dogadać się dogadam, ale niektóre słowa takie właśnie tutaj... O, ten pan będzie mógł zdać tutaj. Będzie mógł zdać naprawdę Carpentry program, byłbym zadowolony. Ale niektóre słowa takie na przykład już bardziej języka technicznego, no to niestety, no bo to jednak tego nie uczą. Nie uczy rozmowa taka normalna z ludźmi, nie? Znaczy jak uczy, to też tam w małym stopniu. Ej, no nie myślę, że już postawili te 3 bloki. Szybko im poszło. Naprawdę im to szybko poszło, teraz no jestem w szoku. Dobrze, ale bierzemy tak, stówkę. Bierzemy stówkę więźniów. Potem będziemy się męczyli z tym, żeby ich ogarnąć, no ale... Ale możemy wziąć tak o z ręki stówkę, bo mamy równo... Równo miejsce będziemy mieli, także... A, fajnie. 500 więźniów, o Boże, ja tu zdechnę z tym wszystkim. No dobrze, czyli teraz tak. Te 3 bloki będą na chodzie. Do tego punkt numer 2. Załatamy tutaj te 4 cele, bo załatamy je tutaj, żeby na początku, żebyśmy nie mieli problemów z tą resztą. Dostaniemy granta za skończenie i chyba następny grant jest, nie wiem za ile, ale chyba, nie wiem, za 1000 cel? Nie wiem, w życiu go nie widziałem na oczy. Chyba że w poprzednim sezonie go kliknęliśmy tylko. Nie, w poprzednim sezonie miałem go na pewno w podglądzie, ale teraz nie wiem jak dalej. Teraz przyznam, że nie wiem, nie pamiętam go, nie pamiętam go. Dobrze, sprawdzimy to wszystko w biegu. Będziemy mieli bardzo blisko do tego, żeby to osiągnąć, więc spokojnie. No i dobrze, zobaczmy też tak, i jeszcze jedną rzecz tutaj. Oni są w trakcie jedzenia, kantyna to bierze na klatę, bierze to na klatę, nie? No, ba, ba, pięknie to bierze na klatę. Czyli czego jak czego, ale miejsc nam brakować nie będzie w kantynie. No i dobrze. 98%. Czy będziemy mieli 100? Jestem ciekaw. No Boże, gro, naprawdę mi się tak traci FPS-y. Kurwiasz mi już ty. No jak ruszamy, to nam podchodzi do 10 FPS-ów, przykre. O, teraz nam zeszło. Nie, no 99%, zobaczmy czy będzie 100. Zobaczmy, czy będzie 100, bo w sumie nikogo... Nie, jest jeden gościu na lockdownie. Kurczę. Ale zobaczcie, jednego gościa zabrakło do tego, żebyśmy mieli tutaj 100%.
Aj, jej, jej. Przykre. Przykre, przykre. Very sad. Very, very sad. Dobrze, teraz tak. Upa. Będziemy mieli 100 minimum security. W sumie tak dla beki, gdybyśmy kiedyś wzięli 100 maximum security, to byśmy tu zdechli. To by zaczął robić rozpierduchy już na recepcji. No i może zrobimy następny sezon znowu na maximum security. I tam to będzie po prostu normalnie rzeź i porażka. No teraz tak oczywiście, o Jezus Maria. I tylko to, co zaczęło dzwonić tutaj, jak oni wyszli z kantyny. To jest przykre, ile oni tego kradną. Ilu trafi do lockdownu? Trzech już trafiło. No, tylko trzech. Czterech. Sorry, jak słyszycie, czyścić tą maszynkę do czyszczenia ulic za okna u mnie. Bo zauważyłem, tak jak już z Permem gadałem, że ja mam mikrofon taki ogólny, a mi by się bardziej przydał mikrofon kierunkowy. Żeby nie ściągało tak bardzo otoczenia, a ściągało mnie. To myślę też, że będzie można w to zainwestować jakoś w niedługim czasie. No i zobaczymy też, jak to wszystko się rozejdzie po kościach, co nie? Teraz tak. O, jest. Remove tunnel. Tu. I tą celę myślę, żeby wróciła do użytku. I tą część. I teraz jak te cele naprawią, to będziemy mieli 500 cel i zrobimy granta. Jest. No a będziemy sobie potrzebowali tego granta, żeby ogarnąć resztę więzienia. No, ze względu na to, jak nam po prostu tutaj koszta polecą. Wytłumaczcie mi jedną rzecz, dlaczego oni tutaj mogą, mieli prawo siedzieć tutaj w tej celi. Ej, no bez przesady, no aż tak źle u mnie z miejscem nie jest. Teraz tak, tu. No. Jest. General Grant Payment. I zobaczmy. Jeden więcej jest ukryty. No, powiem wam, że teraz mam klina zabitego. Powiem wam, że teraz naprawdę mam zabitego klina, bo nie mam pojęcia, jaki jest grant następny. Ej! Czyżby to było coś dalej z edukacją? Jeżeli tak, to bomba! Ej! No ja muszę to zrobić. Jak już nie. Nie no, zdążę na pewno to w serii zmieścić, no bez przesady, no ale. Nie, no ekstra. Teraz tak, zobaczmy. Tu jest ta sala, tak? To teraz wstawmy tutaj. Office desk. Jest dobrze odwrócone. I przydałoby się school deski. Jednak tutaj będzie trzeba trochę tego mieć. Syk. 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 Wooden floor. Oj, dużo poleci. No. 6000 prawie. A obiekty? Nie obiekty, pomieszczenia. Classroom. I jednego strażnika do niej. Jednego strażnika do tej klasy. Tak, cash flow. Office deski takie tanie są? Znaczy school deski? Ej, no zdawało mi się, że to będzie droższe. No dobrze, fajnie. No dla mnie bomba, dla mnie bomba. Im taniej, tym lepiej. Kroimy po kosztach, ile się da. Teraz tak, zaraz tu pewnie będzie leciała jakaś wielka kompania znosząca to wszystko. Może zróbcie tu chociaż część podłogi. Niepokoje i rośnie. Z powodów. Z powodu jakiego? Aha, higieny. No, czyli standardowo. Standardowo o poranku wszyscy śmierdzą, więc będzie trzeba coś z tym zrobić. Teraz tak, ilu mamy więźniów tutaj?
Mamy 110 miejsc. No dobrze, no to fajnie. Weźmiemy tych 100 panów. To jak nam rypnie zaraz w budżet, no to będziemy widzieli nieba, ziemię. Tylko coś mi mówi, że też dzięki temu, że dobierzemy właśnie. Jeszcze to. Dzięki temu, że dobierzemy tylu więźniów, to będziemy musieli chyba powiększyć. Coś czuję tutaj Protective Custody. Jeżeli będziemy musieli to zrobić, to wstawimy tutaj blok Protective Custody, usuniemy te drzwi i po prostu usuniemy też to Forestry, żebyśmy tu nie mieli jakiegoś zamieszania dodatkowego. Rozumiecie, jak to, żebyśmy mieli po prostu wszystko w miarę w kupie, tak? Bo kupy nikt nie ruszy. Stare przysłowie. Jeżeli ktoś grał dużo w jakieś gry typu takich przeglądarkowych, gdzie tam się, nie wiem, w klany się człowiek bawił, to no to, to wiecie już dokładnie, o co chodzi. Tutaj mam w tych salach krzesła? Nie, no dobra, w tam. Nie, no dobrze, jak w tamtych są, no to w tym też wstawimy. Proszę bardzo. Ta sala nie może być gorsza od tamtej. Office desk. No, office desk jest, no dobrze. I teraz tak. Report. Program. I teraz tak. General Education. General Education i jeszcze jeden. Dobrze, czyli mamy 4 na podstawę edukacji i 2 na generalną. I 2 na studia w sumie. No to dobrze, myślę, że akurat z tym się dobrze rozłożyliśmy. Myślę, że będzie te, że jest to jakiś tutaj dodatek. O, właśnie, przyjdzie 100 więźniów. Dobrze, i teraz tak. Intake. Nikogo. A my znowu na cudownym podglądzie. I będziemy sobie tak siedzieć teraz przez... Nie wiem, ile czasu będą oni zjeżdżać, no ale coś mi mówi, że dobre 5 minut będą. Będą do bazy zjeżdżać. Autozapis oczywiście jeszcze. Zjedźmy niżej, zjedźmy niżej. Otwórzmy tutaj... Pootwierajmy tutaj ręcznie trochę też to, żeby... Żeby się porobiło miejsce. Dobrze, teraz tak, te dwie ciężarówki nic. Trzecia ciężarówka też nic. Pytanie, czy coś będzie w czwartej ciężarówce? Też nic. To może w piątej? Jeszcze 50 musi przyjechać, także. Także to jeszcze moment zajmie wszystko. Dobrze, w sumie, dobre jest w sumie to, że oni takich. Ciężarówka jak bierze... O, właśnie. Ex-Law Enforcer, Expirance, Protective. Dziękujemy. Zobaczmy, czy jeszcze ktoś przyjedzie. No, kolejny miło mi. Dziękuję. Ktoś jeszcze? No jeszcze ilu ich tu powinno przyjechać? Tak, tak 35, nie? Ej no, come on, co się tu dzieje? Nie, że wiem, co się dzieje. Już wiem, co się dzieje. Korek się zrobił. Nie, no nie uwierzę, że powinien jeszcze ze dwie ciężarówki przynajmniej przyjechać chyba z więźniami. Z więźniami, no bo, sorry, wziąłem 100. Tak, jest jedna. Jest druga, no i jeszcze, no ile? Jeszcze za dwie powinny być. Powinno mieć 50 paru. No, jeszcze? Jeszcze dwie ciężarówki będą, jedna będzie niepełna. O, Skelet Fighter, Snitch. Dobrego zaznaczyłem, dobrego. I witam w Protective Custody. Ilu doszło już? 5? Tak? Nie, no moment, tak, aż tyle? Raz, dwa, trzy. Nie, no 3 tylko. To mieliśmy 12 aż w Protective Custody wcześniej. O, jest dużo. Dobre jest to, że właśnie ta jedna ciężarówka zatrzymuje się dalej. Ale nie dużo dalej. Niestety. Teraz tak. O, tutaj szkoda, że nie możemy z tego podglądu też ruszyć ciężarówki. O, jest kolejny. Kolejna wtyka. Protective Custody.
Pytanie, czy ktoś jeszcze będzie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie jedna osoba albo dwie. To zawsze byłoby coś ciekawego. Wiecie, wiecie i rozumiecie to pewnie. I zobaczmy, czy teraz jeszcze ktoś tu przyjdzie. No come on, come on. Aha, brama się nie otworzyła sama. O Jezu! Oj, będzie tam gęsto. Ludzi tu ma... Nie no, nikogo więcej nie ma. No już mam dopchany. Okej, fajnie, no to widzicie, udało się nam przyjąć stówkę więźniów. W tym kamizelkowców jest pięciu. Pięciu Protective Custody przyjęliśmy, o ile się nie mylę. No i tak. I myślę też, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Bo w sumie, co więcej możemy zrobić w tym odcinku? Możemy co najwyżej jeszcze zapuścić ten blok, ale nie, zrobimy to w następnym odcinku, także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!